chcieliby, żebym ostrawską przygodę rozpoczął właśnie tutaj, na tej ulicy. Większość Polaków zna tę ulicę doskonale, ponieważ jest to ulica Stodolni. Z ulicą Stodolni wiąże się anegdotka, na pewno tę ulicę zapamiętam bardzo długo, obstawiam, że do końca życia. Kiedyś z Góralem, będąc na koncertach, na koncercie w Gliwicach, program przeznaczony dla osób pełnoletnich oglądasz na własną odpowiedzialność. Zapytałem kogoś o zioło i on mówi, mam trochę, ale tak naprawdę jakby sobie podjechał do Ostrawy, która jest niedaleko, pochodzisz na ulicę Stodolni, tam po prostu każdy ci sprzeda. Pomyślałem, tak gada. Zapytałem kolejnego, on mówi mi dokładnie to samo. Później przyszli ochroniarze z jaraniem i powiedzieli dokładnie to samo. Pomyślałem, może to nie jest taki głupi pomysł. I wytłumaczyłem go Góralowi, że z Gliwic do Ostrawy jest tylko 80 km i warto pojechać, bo kupimy tam trawkę. Góral się zgodził, przyjechaliśmy, dotarliśmy na ulicę Stodolni i wyglądała jeszcze bardziej pusto niż teraz. Nie muszę chyba dodawać, że trawki nie kupiliśmy. Zjedliśmy chowes i gulasz z knedlikami, napiliśmy się piwa i pojechaliśmy prosto do Poznania. A jak to wygląda teraz? Czy da się kupić trawkę? O tym będziecie się mogli przekonać, bo już wczoraj to kupowałem i wiem, jak to wygląda. I wy to zobaczycie. Jest jednak jedno, ale poszedłem do knajpy, w której można kupić jaranie. Usiadłem sobie przy barze, piłem piwo, kupiłem nawet palenie, spaliłem jointa. Przyszedł Polak i to tutaj można kupić trawkę. I myślał, że kupi. No nie, jak będzie się zachowywać w ten sposób, to raczej nikt wam nie sprzeda. Każdy pokiwał głową, że nie ma, że nie można. Mimo, że w całym lokalu wali jaraniem. W Czechach, podkreślam, handel jaraniem jest nielegalny. Nie można tutaj handlować. Więc jak będziecie chcieli coś załatwiać, to jednak odrobina dyskrecji. Idziemy dalej. Super znana miejscówka w czeskiej Ostrawie. To są skurwy syny, nie? Co? Ci nie chcieli dogadać. Zmień faceta, bo się nie dogadano. Ja podchodzę i normalnie cyk. No co? O. Znaczy no, na smaczek jest, ale nie miło obsługa. Ale miło obsługa. 200 koron. To zmień faceta, bo nie miło. Czy może tak podejrzanie wygląda szczoteczka? No właśnie, tutaj. No, tak się ogarnia w Ostrawie. Przychodzicie tutaj do knajpy. Trzymaj. Przychodzicie do knajpy, no co, 200 goron i... Dawaj, tu są łameczki, jest dobrze. A nie, to chyba przypał nie, nie, im. Nie, przypał na rybę. Przypał im, no. Kolejny polski akcent to polski dom. Za moimi plecami. Do niedawna mieścił się tam jeszcze hotel, ale jak teraz widzimy, raczej to jest pustostan i niszczeje. A szkoda, przepiękna secesja z 1900 roku albo z tych okolic. Oprócz nazwy o polskości miały zaświadczać orły, które są usytuowane na dachu. Z tej pozycji nie zobaczymy, postaramy się to sfilmować. Orły, które były umieszczone na dachu oraz wmurowane gdzieniegdzie mury obronne Krakowa. Tak to wygląda. My idziemy dalej, bo czas nagli, gęsia skórka, zimno, chłodno, do domu daleko. Jadłem kurczak. Okutna, lebo, sebo, urobną? Sebo. Sebo, kolik? Jeden litr. Litr? A bieli albo czerwony? I taki, i taki. Ja czerwony. Dobrze, to pij. Burczak. Burczak.
Dziękuję, na stronę. Od razu ciężej. Wzięliśmy dwa burczaki. Burczak jasny, burczak biały, burczak czerwony, burczak. W winotekach na początku września, do połowy września, bez problemu, a nawet do końca września znajdziecie burczaki. Centrum miasta. Za mną nowy ratusz miejski. Przepiękny, monumentalny, moderny. Znajdujemy się na placu Jana... Dobra, nie wiem, gdzie się znajdujemy. Plac Jana Brokesza. Wstępnie był on zaprojektowany po to, żeby postawić tutaj pomnik pierwszego prezydenta Czechosłowacji, ale do tego nie doszło. Na wieżę widokową podobno można wjechać. Zobaczymy, ile to kosztuje. Jedziemy, chociaż dzisiaj widoków jakichś super ładnych nie będzie. Przez chmury myślę, że widoczność będzie dużo słabsza niż mogłaby być. Ale niemniej jednak idziemy to sprawdzić. Żeby wjechać? No dalej. Jedziemy w stupetki za 60 kg. Za stadiona, uslika i podpisze Josip. No to i niego. No już. Ale ten, tak naprawdę niedrogo, 60. To w polskich złotych? No, kurde, no nie wiem, no 120 to pewnie tam około 2 dyry. Ładnie, tylko strasznie wysoko. Ostatni raz takie głupoty wysokościowe. Zaraz się przyzwyczai i nie będzie tak źle. Ale póki co, lekko sensowne. Widzicie, śląski klimat jest zachowany. Aha, bo o tym nie mówiłem, że... Czy mówiłem, że Ostrawa to taki... Ostrawa to jest okręg śląsko-morawski. I to od razu można wyczuć i po architekturze, i po tym, jakie to miasto jest. Głównie robotnicze, architektura, mnóstwo modernizmu, co na Śląsku przecież jest dosyć często spotykane. Katowice mają przepiękny modernizm. Jest co zwiedzać, jest czym się zachwycać. No co, widok przepiękny, niestety bardzo wysoko. W dół, strasznie wysoko. W górę bliżej. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię. Nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę. Ole. Tam, co widać na horyzoncie, w tamtą stronę, to jest Polska. Jak mówiłem, modernizmu w Ostrawie jest dosyć sporo. I kolejne ładnie postawione, pudełeczko modernistyczne. Bang! Rynek główny w Ostrawie. Trudno powiedzieć o nim, że jest ładny. Tak naprawdę. Jest ładny. A jak się okazuje, dla pani jest on bardzo ładny.
No dlaczego, to wystarczy się rozejrzeć, ale nie chodzi o to. Na tym rynku na pewno przyjemnie się siedzi. Stąd drogi wychodzą w bardzo ciekawe miejsca. Warto tu przyjść, choćby dlatego, żeby odhaczyć i spojrzeć po prostu. Kolejny polski akcent. Zobaczymy, jak bardzo polski. Katowickie rurki. Nie wiem, czy one są katowickie, pewnie tylko dlatego, że w Czechach nie ma czegoś takiego. Równie dobrze można by to nazwać poznańskimi rurkami, bo w Poznaniu zawsze na Półwiejskiej stoi jeden pan, który sprzedaje takie rurki. Kojarzysz pana, nie? Dobry dzień. Byłby dwie rurki. No i co? Mamy rurki katowickie. Nie wiem, czemu jest ciemno, że Katowice jedzą z ciemnym, skakowym na dzień. Ja wolę, co prawda, właśnie z waniliowym, śmietankowym. Ale naprawdę spoko rurka. Bo nie jest miętka. Nie jest miętka, ale jest odpowiednio chrupiąca. To ona się tak... taka delikatna. Naprawdę spoko. Katedra Boskiego Zbawiciela, czyli druga co do wielkości świątynia na Morawie. Pierwszą już wam pokazałem. To jest bazylika w Velehradzie. Ta jest drugą największą. W związku z rozwojem Ostrawy kościół świętego Wacława był za mały i zdecydowano się wybudować taki oto obiekt. Był on z różnych składek, w tym dołożył się Rothschild do rzymskokatolickiej świątyni. Dwie wieże, 70 metrów, tworzą dominatę miasta. Z kolei sama świątynia, sam kościół jest w stanie pomieścić 4000 wiernych. Dosyć sporo. Niestety jak przyszliśmy i jest zamknięty. Akurat otwierają za godzinę. Nie mamy na to czasu. A szkoda, bo w środku jest relikwia. Pod ołtarzem jest relikwia Jadwigi Śląskiej. Niestety tego nie zobaczymy. Nie zobaczymy też wnętrza. Nic to, innym razem. Przystanek podwójny, tramwaj zatrzymuje się dwa razy. Dziwadło Antonina Dworzaka, czyli Teatr Morawsko-Śląski. Styl klasycyzm, w zasadzie neoklasycyzm, otwarty w okolicach 1900 roku i przez pierwszych kilkanaście lat odbywały się tutaj przedstawienia wyłącznie w języku niemieckim. Później, w 1919 roku, została utworzona Rzeczpospolita Polska. Teatr zmienił nazwę i do dziś jest Teatrem Morawsko-Śląskim. Jako pierwszy teatr zastosował żelbetowe umocnienia. W sumie trafiło nam się to psim swędem, bo musimy uciekać. Jeszcze tylko jeden obiekt i żegnamy Ostrawę. Wydaje mi się, że to jest stary ratusz od tyłu. Wcześniej zrobiłem taką lekką przebiteczkę z przodu. Tak jak mówię, czas nagli. Przepiękny modernizm. Idziemy na Muniu dalej.
symbol Ostrawy. Sam nie wiem, co to jest. Ale chyba wchodzić na to nie można. Witkowice. Kompleks kopalniany w Witkowicach. Witkowice to obecnie część Ostrawy, dzielnica Ostrawy, ale wcale nie od tak dawna, bo od 1990 roku. Wcześniej to była wieś przylegająca do Ostrawy i jak to mówią w Czechach, Praha ma swoje Hradczany, Brno ma swój Szpilberg, a Ostrawa ma swoje Witkowice. I tak naprawdę myślą o zamku, który też jest w Witkowicach, ale ja uważam, że to jest dużo, dużo ciekawszy obiekt. Na górze mam nadzieję widać, że jest zamek. Niby fajnie, ale jestem tu na Morowach i mnie to nie zaskakuje. To są tak naprawdę kilkadziesiąt, jeśli nie więcej zamków.